Siemaneczko, mordaczki. Z tej strony ja, czyli Marcin, i dzisiaj wam pokażę najlepsze ustawienia do renderowania filmów. No. Sanowe Kasia oczywiście. Żeby nie było, nie? Więc no, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, bo prawie połowa z was, która ogląda moje filmy, jeszcze tego nie robi. Więc no, zróbcie to. I lajka jeszcze zostawcie, no. Więc przechodzimy do komputerka. Dobra. Już jesteśmy, czy się nagrywa? Powiedzcie, że tak. Nagrywa się, dobra. Nie wiem, po co to dam. Na początku musimy... W lewym górnym rogu mamy takie coś jak fail. To musimy kliknąć. Tutaj new. Lub Ctrl N. Tutaj nie. Jadę. I o tu najlepsze. Analgific Red Kine i Audio z Good zmieniamy na Best Ruler. Tutaj możemy zostawić Sour, nic dzisiaj, nic wideo z good na best i jeszcze draft na best. Musimy też to zmienić. Dobra. I okej. No. I teraz tutaj wy będziecie mieli previous, nie, good, out będziecie mieli, i jeśli chcecie, by była lepsza rozdzielczość, to best quarter to jest najlepsze, jaką możecie dać. I teraz tutaj damy tekst, ja dam taki. Dobra, jest. Wreszcie. I teraz... Dobra. Fear. Klikam znowu. Tutaj. Macie... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta od góry. Macie takie coś jak render as. To trzeba kliknąć, poczekać. Dobra. Tutaj szukacie czegoś takiego jak Windows Media Video V11 i w nawiasie WMV. To rozwijacie i tutaj zjeżdżacie i macie takie coś jak 8 Mbps HD 1080 30p video. To klikacie custom template, tutaj zostawiacie i project, i jak macie jakość renderowania wideo, zastosuj ustawienia projektu na najlepsza. OK, i klikacie po prostu render.
Ja tego nie będę renderował. A, zapomniałam wam pokazać. No, canceluj mi się! No, o, scancelowało się. I żeby się wyrenderowała całość, to musicie to zaznaczyć i dopiero wtedy render AS. Jak raz to zrobiliście, to będziecie mieli najlepsze, ale potem jak uruchomicie na nowy komputer, to znowu będzie na zastosie ustawienia projektu. To też takiego czegoś nie zrobić, więc klikacie OK. Render. No więc to było na tyle, ja tego już nie będę renderował. Więc subskrybujcie, komentujcie, do usłyszenia, trzymajcie się. No i...